Mistyczne miasto Boże. Maria Zagredy. Rozdział 9. Ofiarowanie Maryi. Nauka Najświętszej Królowej Niebios. Moja córko, najwyższym szczęściem, jakie może spotkać duszę w jej śmiertelnym życiu, jest moment, w którym Najwyższy powoła ją do swego domu i poświęci ją całkiem swojej służbie, albowiem przez tę łaskę Pan uwalnia ją od pełnej niebezpieczeństw niewoli i wyrywa ją z uwłaczającego służalstwa światu, gdzie człowiek pożywa chleb w pocie czoła, nie zaznając nigdy prawdziwej wolności. Któż może być do tego stopnia nierozsądnym i zaślepionym, aby nie widzieć tego, jak pełne niebezpieczeństw jest życie na tym świecie, gdzie pleni się tyle przewrotnych zasad i zwyczajów, które zakorzeniły się na skutek chytrości szatana i złośliwości ludzi. Najlepszą częścią życia jest stan zakonny i życie w odosobnieniu. Tam można znaleźć bezpieczny port, wszystko inne pełne jest niepokoju, boleści i nędzy. Jeżeli ludzie są ślepi na tę prawdę, to okazują się niewdzięczni wobec tego dobrodziejstwa, okazując tym samym zatwardziałość serca i wielkie lekceważenie własnego zbawienia. Dlatego też jednym z głównych starań szatana jest odwodzenie dusz, które Pan powołuje do swej służby, od posłuszeństwa głosowi Bożemu. Już owa święta czynność, kiedy ktoś przywdziewa habit zakonny i wstępuje do zakonu, nawet gdy nie zawsze odbywa się to z należytą gorliwością i czystością zamiarów, wywołuje u węża piekielnego i jego towarzysze złość i wściekłość. Dzieje się tak po części, dlatego, że przez taką czynność Pan doznaje uwielbienia, a święci aniołowie się weselą, po części zaś, dlatego, że stan zakonny uświęca i udoskonala uwagt, o czym dobrze wiedzą śmiertelni wrogowie dusz ludzkich. Dzieje się często tak, że chociaż niektórzy wstępują do zakonu ze względów bardzo przyziemnych, to jednak łaska boska prostuje ścieżki i przywraca wszystko do właściwego porządku. Jednak światło i moc pańska w połączeniu z regułą klasztorną działają o wiele silniej, kiedy dusza wstępuje do zakonu z czystej miłości ku Bogu, ożywiona gorącym pragnieniem znalezienia Boga, służenia Mu i miłowania Go.